sposób odprawiania mszy świętej. To jest rzecz niewiarygodna, niezapomniana, jak ten człowiek był wpatrzony w hostię, w kielich. I to widać było, że to jest prawdziwa wiara. No to jest taka wiara, która góry przenosi. To jest coś, czego się nie da zapomnieć. Dla mnie było problemem, czy to, czym ja się zajmuję, to znaczy humanistyka, ma w ogóle jakiś sens. Dlatego, że moi przyjaciele ze środowiska, to jeżeli chodzi o chłopców, to byli głównie inżynierowie. To znaczy oni robili coś konkretnego, coś pożytecznego. A ja się interesowała historia języka, jak ten język się zmieniał, jakie tam głoski przechodziły w jedne, jak się system języka zmieniał. No i na ten temat z nim rozmawiałem. On mnie wtedy przekonywał, że poszukiwanie prawdy jest zawsze ważne. Muszę powiedzieć, że mnie nie do końca przekonał. Dopiero wtedy, kiedy mogłem jako wykładowca, dzieliłem się ze studentami nie tylko tym, co przeczytałem, ale także tym, co przemyślałem, to wtedy doszedłem do tego, że to warto się tym zajmować, bo mogę to komuś przekazać. Z rozmaitymi swoimi problemami często do niego przychodziłem na tą kanoniczą, ja teraz i później myślałem, jak ja mogłem temu człowiekowi tyle czasu zabierać. I to tam podobno było słynne, że jak ktoś wieczór tam puka do bramy, prawda, i tam ta gospodyni otwierała, to pewnie Janusz Riger. No ale jakoś miał zapas nas, czy żeby wyspowiadać, czy żeby porozmawiać o różnych bieżących problemach. A spowiadał także w Kościele Mariackim. I przed Matką Boską Ostrobramską, to wiadomo było, że tam spowiadał. Miałem taką ciotkę, która jakoś była w tych kręgach jakichś tam kościelnych też, ale niższych kościelnych tam związanych, miała znajomych księży po prostu. I tam wiedząc, że ja jestem w tej grupie, prawda, jakoś w tym duszpasterstwie akademickim, związany z księdzem Karolem, to powiedziała, że ona wie, że on tej pracy to nie napisze, że to nic, nie da sobie rady, no więc tak. No ale to może mówić. Ale zresztą, że jeszcze, że jakieś tam herezje opowiada na rekolekcjach, tak, no właśnie. A prowadził rekolekcję u świętej Anny między innymi, tam był zresztą ksiądz Pietraszko, ważną osobą. Myśmy zresztą na ósemkę chodzili najczęściej potem do świętej Anny. Nie zapomnę z rekolekcji, taka przestroga dla dziewczyn, bardzo ważna, jak powiedział, że pierwszym twoim dzieckiem, które musisz sobie wychować, to jest twój chłopak, twój narzeczony. I to powtarzam tę mądrą myśl wielu dziewczynom, z którymi się spotykam. Nie zawsze słuchają i złe są tego konsekwencje. I to było mówienie do ludzi, to znaczy to nie było wygłaszanie kazań, tylko rozmowa. Oczywiście myśmy nie odpowiadali, wtedy się nie klaskało. Przecież pierwsze oklaski w Kościele Polskim to były chyba na Placu Zwycięstwa, wtedy podczas pierwszej pielgrzymki. Były święcenia, konsekracja biskupia na Wawelu. Moi przyjaciele byli tam gdzieś w nawie głównej. Ja przyjechałem z Warszawy. No to zapytałem, czy mogę się do czegoś przydać. No i byłem wśród tych, którzy tworzyli szpaler, taki właściwie łańcuch rąk spleciony, żeby chronić prezbiterium przed tłumem naciskającym. Także miałem dosyć taką pracowitą tę inaugurację. A tłum istotnie naciskał? No tak, bo każdy chciał być bliżej i zobaczyć. No przecież to nie zamykano katedry. To dzisiaj by zamknięto katedrę, prawda? A za przepustkami, tam tego nie było. I kazanie. I w kazaniu, w którym on dziękował swoim przyjaciołom, inżynierom za to, czego się od nich nauczył. No gdzie wtedy biskup będzie dziękował jakimś tam świeckim ludziom? To było znakiem.
To na pewno było znakiem. Ja zresztą, ponieważ moi przyjaciele inżynierowie powiedzieli, że ja u nich mogę być honorowym inżynierem, ponieważ podobnie myślałem, no więc czułem się też w tej grupie. W Mikołaju brał aktywny udział i zawsze był świętym Mikołajem, w jakimś ornacie występował. Ja, no, przy świętym Mikołaju musiał być i anioł, i diabeł. Ja sobie taki ogon zrobiłem czarny z żarówką na końcu, tu łączyłem baterię z przodu i się świeci, migało na czerwono. Ale to takich imieniny rozmaite. Przecież o imieninach to on pamiętał wszystkich jeszcze jak został papieżem. Z tym, że jak został papieżem, to już pisał tak. W tym miesiącu są imieniny Staszka, Janusza, to chodziło o listopad. Prawda? I jeszcze czyjeś, to polecam ich modlitwom moim i tak dalej. Myśmy chodzili tak, żeby ksiądz mógł otwierać mszę świętą, to znaczy, żebyśmy nocowali w miejscowościach, gdzie jest kościół. I raz, nie pamiętam nazwy miejscowości w tej chwili, to jest gdzieś zapisane, nie można było otwierać mszy świętej w kościele, chociaż ludzie miejscowi się cieszyli nawet, dlatego że wtedy z zachodu przez samoloty czy przez balony rozrzucono ulotki antyrządowe. Bezpieka się pokazała i nie zgodziła się, żeby obcy ksiądz otwierał mszę świętą w kościele, to po prostu. Takie były czasy. I teraz tak, myśmy zjedli śniadanie. Ciężkie plecaki były, bo wtedy się nosiło konserwy i namioty i wszystko, co trzeba było, bo nigdzie nie można było nic kupić. I doszliśmy, ja pamiętam, że na pierwszą Ojciec Święty wtedy mówił, że to była druga czy trzecia. Nie wiem, wszystko jedno, zresztą to nie ma znaczenia. Do miejscowości, w której mógł mszę świętą odprawić. Nie musiał odprawiać mszy świętej, to był dzień powszedni, ksiądz nie musi. Ale post eucharystyczny obowiązywał od północy. On zdecydował się, że chce odprawić mszę świętą tego dnia i wobec tego szedł, no, głodny, z ciężkim plecakiem. Nie było księdza, baliśmy się, że będzie problem, ale nie, kościelny wziął ten certyfikat. Wziął go co prawda do góry nogami, ale przeczytał i stwierdził, że ksiądz może odprawić mszę świętą. Tak, byłem załogą wujka. Pierwszy taki kajak i właśnie z Karolem Wojtyłą jako tym kapitanem, no, wiosłowanie szło nam jak na zdjęciu czasami, to znaczy jeden w lewo, drugi w prawo, także się to krzyżowały, ale jakoś się dobrze. Zresztą to ja stale z nim nie płynęłem, dlatego że po prostu to była taka okazja do rozmowy, znaczy albo on rozmyślał, no to wtedy ja siedziałem cicho i wiosłowaliśmy tylko, albo była zmiana i zamiast mnie siadał ktoś inny, ja się przesiadłem do innego kajaka, dlatego że to była okazja do rozmowy świetna. Śpiewaliśmy różne pieśni, różne, ale to było też ciekawe, harcerze narzucali pewien obyczaj przyjęty w harcerstwie. To znaczy, że nie miesza się piosenek wesołych z poważnymi, patriotycznych z góralskimi, jakimiś takimi frywolnymi czy jakimiś takimi, tylko wszystko musi przechodzić stopniowo jedno do drugiego. No i dobrze. Ale w każdym razie w pewnym momencie modlitwa, idzie noc, taka pieśń znana, nie tylko harcerska już teraz przecież, ale w ogóle wszystkich wędrowców. No i część osób idzie spać, a przy ognisku zostaje ksiądz Karol, Jurek Ciesielski, Staszek Rybicki i ja. I sobie śpiewamy jeszcze dłużej, rozmawiamy czasem, a rozmawia się o różnych rzeczach, o tym jaka jest gospodarka, jak to powinno być, no jak Polska powinna wyglądać. No tym się też rozmawiało, z tym, że no, przekonania mieliśmy wszyscy dość podobne, więc to tak przekonywać się nie trzeba było. Dla mnie było szokujące w pewnym momencie, że pierwszy raz zobaczyłem, że mówi z kartki. Przedtem nie mówił z kartki, nigdy. Prawda? To znaczy, że jest odpowiedzialność za słowo, już taka odpowiedzialność, że nie można, bo czytał, prawda, a nie wygłaszał przemówienia. O ludziach źle nie mówił. Mógł potępiać
czyny, mógł potępiać myśli złe i o nikim źle nie mówił. O tym, co się źle dzieje, tak. Taką większą wyprawę, którą chyba jednak wujek mnie namówił, żebym zorganizował, widziałem w jego twarzy pewne wahanie, czy dam sobie radę jako wódz, jako ten, który musi no, nie tylko być, dbać o trasę, ale także o atmosferę. Bo mimo, że on był w tym wszystkim, to jednak od tego, kto prowadził, to no ale chyba się nie zawiódł. Jak na przykład schodziliśmy z Jasła, taka góra jest nad Cisną, do Rostock, deszcz leje, ciemno się robi, śpiewamy. Oczywiście głośno się śpiewa wtedy, prawda? Schodzimy na dół i WOP nas zatrzymuje. W Rostockach była stanica WOP-u. No ale jakoś nas tak właśnie, mieliśmy ten dokument urzędowy, więc specjalnie nas nie męczyli, ale właśnie byliśmy ich gośćmi. To znaczy dali nam duży pokój, dali nam słomę, na której można się było rozłożyć i wyspać. Jedzenie jakieś mieliśmy ze sobą i rano nas puścili, a myśmy przedtem jeszcze rano zasłonili okno. Ksiądz odprawił mszę świętą, prawda? I dopiero potem śniadanko. Więc to było. I drugi raz jest sytuacja, której ja nie mogę związać z żadną z tych wypraw, bo się nie zgadzają trasy. Ale na pewno to było, to zapisałem już dużo wcześniej, więc na pewno prawda. Schodzimy do Komańczy ze wschodu. Tam trzeba przejść przez rzekę Osławice, żeby dojść do Komańczy. Wtedy w tym czasie w Komańczy letnisku był internowany prymas, więc podobna była pogoda, lało i też się śpiewało głośno, bo to jest, no lepiej się idzie po prostu. Wtedy te ciężkie plecaki, a buty to na ogół ciężkie były jakieś. A niektórzy mieli gorsze buty, trampki, to wszystko. No i przechodzimy, zdejmujemy buty, jakoś plecaki wyżej, żeby przez te, zresztą to chyba było powyżej kolan tylko, to, woda, żeby przejść. Przechodzimy na drugi brzeg, zaczynamy ubierać buty, suszyć nogi, ubierać buty, nagle naokoło stać, ręce do góry, prawda? Kilkanaście osób nas zatrzymuje. No, tam nas zatrzymali, ale doszliśmy na komendę jakąś tam, czy na posterunek tej milicji i no, okazało się, że papiery mamy w porządku, prawda? Wszyscy są wymienieni uczestnicy, pieczątka jest, no więc nas puszczono, ale tylko nas zbesztano, żeśmy śpiewali głośno. I na różnych wycieczkach bywało to różnie. Ja nie zapomnę takiego biwaku na Matragonie. To jest taka góra na południowy zachód od Cisnej. Ja już tę trasę przeszedłem wcześniej z przyjaciółmi i zresztą, którzy też byli w tej paczce naszej i tam no, wiedziałem, gdzie jest właśnie nie na samej górze, trochę pod szczytem, jeszcze na łące, ale już blisko granicy lasu, żeby było bliżej do wody. Bo to było ważne i stół ofiary to był na plecakach, po prostu na plecakach zbudowany i to akurat pamiętam do dzisiaj. No to trzeba było dobrze ułożyć, by się nie wywaliło, prawda? Ksiądz nosił paralenty wszystkie. I teraz jedna rzecz jest tutaj ważna, otóż nawet moi przyjaciele, ale młodsi, to mówią, no tak, to były lekkie takie ornaty. Kiedy one były lekkie, wtedy były lekkie, a na początku były ciężkie. Ja nie pamiętam, czy to był jeden ornat dwustronny, czy też dwa ornaty, ale wujek to sam nosił i nie dał nikomu. Ja organizowałem taką komisję plecakową do ważenia plecaków zaraz po wyjściu przy pierwszym postoju. A potem systematycznie, prawda, tam żartobliwie nazwałem przedstawiciel Ligi Kobiet, do tego musiał być.
bo dziewczyny czasem mają trudny czas i trzeba im wtedy zabrać coś z plecaka, a to ambitne osoby to nie chciałyby mieć mniej, prawda? Jeżeli komisja stwierdza, że tu jest tam ta koleżanka mówi, Janusz, tu jest za dużo, no to ja się nie pytam dlaczego, tylko mówię, tu jest za dużo, należy z nią zabrać, prawda? A tam to i chleb trzeba było nieść, mieliśmy taka, była pielęgniarka, która zawsze strasznie dużo rzeczy miała, wspólnych, nie tych własnych, tylko wspólnych, prawda? I trzeba jej było zabierać, która się kłóciła. Ksiądz miał tylko te paramenta liturgiczne i to wystarczyło, to już był bardzo ciężki plecak, ale gdzieś mam zapisane, że na jakiejś wyprawie ja się wymieniałem z nim plecakiem. To znaczy jednak, no myśmy byli bardzo młodzi, a ta pielęgniarka była Elżbieta Ostrowska. To trzeba powiedzieć, bo to bardzo, bardzo zacna osoba i bardzo taki świetny kompan. Jak było? Pamiętam, no, też stół ten ofiarny z kajaków. Na zakończenie dnia prowadził rachunek sumienia. Mniej więcej w takich punktach, co dobrego zrobiłem, czego nie zrobiłem, co zrobiłem złego, co mogłem zrobić, co chcę zrobić na raz następny. I to mi dobrze zapadło w serce, bo jak prowadziłem potem obozy harcerskie, to no wiadomo było, że to był okres taki, kiedy żądano od nas neutralności religijnej, ale zawsze się w niedzielę szło do kościoła oczywiście i ta modlitwa jakaś ranna była, a ten rachunek sumienia no właśnie w tej formie powtarzałem z tymi moimi młodymi przyjaciółmi z harcerstwa. Chodzić po górach to on umiał. To no, czasem może szedł za ostro, ale pamiętam, to opisałem, więc mogę i powtórzyć do kamery, że byliśmy z Krobickim w Tatrach i z nim spotykaliśmy się od czasu do czasu, bo mam zanotowane, a list od księdza Karola, bo nie chciałem sobie pisać inaczej wtedy w notatkach. To znaczy i następnego dnia już idziemy z księdzem Karolem. To znaczy, że widocznie umówiliśmy się, że on nam gdzieś zostawi wiadomość, że jak będzie mógł, czy jak będzie wolny, to idziemy w góry. I poprowadził nas na stoły i potem na kominy tylkowe, tak bez znaku i takimi płazikami. No widać, że Pan Bóg przeznaczył go na papieża i doszliśmy szczęśliwie, bo mogliśmy dobrze zlecieć. Ale dzięki temu i myśmy się uchowali. Ale w każdym razie, ale świetnie chodził po górach, świetnie chodził. Ja dostałem kiedyś od niego jeszcze ale to jeszcze zanim został biskupem chyba, albo, dobrze, mszał taki rzymski, prawda? Duży. No ale jak byłem we Lwowie, to ten mszał zostawiłem, nie? Bo to ludziom tam potrzebniejszy. To był 58 rok. Jak byłem w 59, to poszedłem do niego i powiedziałem, wujku, ale ja ten mszał musiałem tam, znaczy zostawiłem to, ja liczę na to, że dostanę, no bo nic słowa nie powiedział, wyjął i dał mi, prawda? No to może pokazuje, jaki to był, jakie to były stosunki. Ale jak powiedziałem mojej narzeczonej, że mnie biskup, nie narzeczony wtedy dziewczynie, że mnie, tak, coś palnąłem, biskup nie udzielał ślub, ona powiedziała, że jest niezainteresowana, bo nie wiedziała, o kogo chodzi jeszcze w ogóle, ale on jeździł to do Warszawy, to nic, przecież tam pojechał kiedyś do Szczecina, prawda, udzielać ślubu, tylko nie wiem, czy jako biskup, czy jako ksiądz jeszcze. No i myśmy tu czekali w kruchcie kościoła, czy tak, weszliśmy z przedsionka, czy nie w kruchcie, tylko w kościele, czekaliśmy, bo ksiądz się spóźnia. Co się stało? On załatwiał sprawę kościoła w Nowej Hucie i spóźnił się na samolot. I wobec tego musiał jechać autem. I z relacji pana Muchy, szofera, to wyglądało tak, że mówił, że ale szybciej, szybciej, a on mówi, ja muszę księdza biskupa dowieźć na miejsce.
Pamiętam raz na pierwsze spotkanie mieliśmy przyjechać na mszę świętą. Nie wiem dlaczego ten autobus się spóźnił trochę, autokar. On stał przy ołtarzu i czekał, czekał, nie zaczynał, czekał, nie zaczynał. W pewnym momencie myśmy zaczęli schodzić tam z boku, tak w dół po takich stopniach. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Wtedy dopiero zaczął. Ale to był rok 80? Tak. Ale on strasznie się cieszył, żeśmy do niego przyjechali i miał czas właściwie dla każdej rodziny na rozmowy albo rano śniadanie, albo wieczór kolacja. I tak na zmianęśmy byli, prawda, rodzinami. No, pierwszy list napisałem do wujka papieża w sposób niesłychanie głupi, bo napisałem długi list i wysłałem zwykłą pocztą, myśląc, że jeżeli piszę kochany wujku i takie osobiste rzeczy, to dotrze do rąk własnych, ale skąd dostałem odpowiedź z sekretariatu stanu? Dopiero potem, i potem właściwie tak miałem opory, żeby pisać więcej, żeby mu czasu nie zabierać. Ale kiedy się zebrałem, napisałem długi list. I dostałem odpowiedź, Januszu, dostałem, własnoręcznie pisane zresztą wtedy jeszcze, dostałem twój długi list, dawno on się i mnie, i tobie należał. No i to, no zdziwienie, prawda, że dla niego te sprawy jakoś były ważne, ale może mu pomagały żyć. A to jest taka piękna historia, jak byliśmy kiedyś właśnie na Wielkanoc na Wawelu, znaczy w Krakowie i na Wawelu, którą on celebrował. I potem ludzie już wyszli z kościoła, on jeszcze nie. I pani Danka Rybicka mówi, wypchnijcie te wasze dziewczyny mu na drogę, prawda? Bo on zawsze dzieci. One strasznie były niezadowolone, małe były wtedy jeszcze, strasznie były niezadowolone, on tak je pogłaskał po głowie i poszedł dalej. No dobrze, poszedł. Za chwilę wraca. Gdzie te dzieci? Gdzie te dzieci? Ja te dzieci chrzciłem. Prawda? Także on jednak ma pamięć świetną. No wybrano go, no to go wybrano, no to znaczy, że dobrze, tylko że szkoda jego. Znaczy szkoda jego, że będzie już jest ograniczony, nie może tego, nie może tamtego, chociaż się okazało, że on też potrafił znikać i w góry wyjeżdżać jeszcze i tak dalej, no ale to już ograniczenia, ale olbrzymia radość tutaj jak przyjeżdżał. Kiedyś to była chyba druga pielgrzymka na lotnisku wojskowym, lądował samolot, ja od księdza Bijaka wyciągnąłem zaproszenia, nie wiem jakim cudem mi je dał, ale dał, na to lotnisko dla kilku osób, to on się tam wita, wszystko, a my w pewnym momencie krzyczymy wujku, 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 wujku. No i co? Przyszedł do nas. I myślę, że się bardzo cieszył, bo miał strasznie zadowoloną minę i cieszył się, że go swoi witają. No tacy, no taka rodzina jednak. No myśmy się czuli rodziną. Każdy mógł te parę słów zamienić. Mimo, że to zabierało mu czas i na jego odpoczynek, prawda, ale on tego chciał. No i jak zaśpiewaliśmy mu barkę, to był wzruszony. Zresztą to jak odjeżdżał z Krakowa po pierwszej pielgrzymce, no właściwie ta barka, to on tak stał na tym trapie do samolotu i machał. Widać, że był niesłychanie wzruszony, bo było ciężko mu było. Kiedy chodziliśmy po górach, to był... Kiedy ja chodziłem z nim po górach, bo to tej barki jeszcze chyba nie było, więc nie było. Natomiast myślę, że jego pieśnią... Potem on jednak wizytował oazy. Więc myślę, że wtedy mógł się z tą barką bardzo zetknąć i myślę, że ta barka właśnie w związku z wyborem na Stolicę Piotrową stała się dla niego taką pieśnią no, symboliczną. Tak mi się wydaje. Tak, że już no, będziesz chodził tymi drogami, gdzie ja cię poślę, a nie tak, jak ty chcesz, prawda? Bo jeszcze jako biskup, jako kardynał, to jeszcze chodził trochę własnymi drogami, a to już nie bardzo.
Czyli byliśmy na placu świętego Piotra w środę wieczorem. I byliśmy oczywiście przy barierce któregoś tego z tam sektoru. I wystawialiśmy flagi polskie tam naprzód. Siostry włoskie, jak się tam się denerwowały, zabierzcie te flagi, bo to nas zasłania i tak dalej. A potem się okazało, że te flagi się przydały, bo jeszcze dodaliśmy wrzask wujku, wujku i wujek oczywiście do nas podjechał, prawda, to jest te siostry w niebo wzięte, że podjechał. Jeżeli ktoś mnie pyta, jak ja przeżywałem jego śmierć, to ja odpowiadam, może w sposób mniej typowy, że ja uważam, że Pan Bóg go wreszcie wyzwolił, że mu ulżył. Jeżeli ktoś widział umieranie człowieka, a nam się to zdarzało, prawda, to rozumie, że Pan Bóg łaskę robi temu człowiekowi, że go zabiera i mówić, że no i nic innego nie można powiedzieć. Także to żal nam zawsze zostaje, że nie ma komu posłać książki, że nie ma komu napisać, że tam któryś z wnuków zrobił, prawda, wesołego, bo to zawsze takie rzeczy można było pisać, on się cieszył takimi rzeczami, wszystkimi takimi się cieszył, interesował się, ale to jest nasza strata, my to przeżywamy, że no to tak jak umrą rodzice, matka jak umrze, to człowiek, mimo że moja matka mieszkała w Krakowie, prawda, mimo że no, czasem się dzwoniło, czasem się pisało, czasem się spotykało, ale ta matka była po prostu, jak coś się zdarzało, to można było powiedzieć, no to tak, tu jest podobna sytuacja, prawda, a nie ma komu napisać, a nie ma komu powiedzieć. U Pana Boga to nie ma znaczenia, powiedzmy sobie szczerze, no. Dla tej rzeczywistości nadprzyrodzonej to nie ma znaczenia, czy on zostanie świętym za tydzień, za miesiąc, czy za dwa lata. No jest wzorem. Pokazywał, jak żyć. Z jednej strony było to spędzanie wolnego czasu sensowne, prawda? To znaczy z wysiłkiem fizycznym, to co młody człowiek potrzebuje. Z drugiej strony było to, jak teraz widzimy, działalność formacyjna. Było to także tworzenie przyjaźni na zasadzie nie tylko relacji między nami, ale między nami i Panem Bogiem, prawda? I dzięki temu te relacje były głębsze i silniejsze.